Zdaniem profesora Eislera Czarny Czwartek to najlepszy polski film historyczny, jaki powstał po 1989 roku. Jak podkreślił historyk, dyrektor oddziału IPN w Warszawie, autor licznych opracowań na temat grudnia 1970, twórcy zaufali historii. Co to znaczy dla pana zaufać historii i dlaczego chciał pan opowiedzieć ten właśnie fragment polskiej historii? Wie pan, coś mi się stało na starość, że przestałem lubić film fabularny jako taką prezentację, nie wiem, własnych możliwości wymyślania czegoś świata na nowo. Bardzo nie lubię science fiction i wszystkich tego typu odmian różnych właśnie rzeczy wymyślonych. I zarówno właśnie film Czarny Czwartek, jak na przykład film, na którym w tej chwili pracuję, o tragedii smoleńskiej, staram się robić w oparciu o fakty, o prawdziwe wydarzenia. Ponieważ ten projekt Czarnego Czwartku wyszedł od mieszkańców Trójmiasta, dwóch dziennikarzy, którzy zostali scenarzystami tego filmu. I było oni również, im bardzo zależało, żeby to był film prawdziwy. Nawet na początku w ogóle myśleli o takim dokumencie rekonstruowanym. Potem się okazało, że po prostu środki na dokument są zbyt małe i postanowiliśmy zrobić film fabularny, ale było wiadomo, że od początku opieramy się na prawdziwej historii. Znaczy historia, wydaje mi się, to co się wydarzyło, przynajmniej co ja miałem okazję oglądać, w czym uczestniczyłem, wydaje mi się, jest dużo bogatsza od tego, co wymyślają autorzy, nie wiem, powieści, filmów fabularnych, stricte takich fabularnych, prawda, z wymyśloną fabułą. Te życie było tak niezwykłe, że w wypadku historii grudnia 1970 roku opraliśmy się wyłącznie na autentycznych wydarzeniach, łącznie z tym, że użyłem w filmie materiałów dokumentalnych. Cały film został oparty na prawdziwej opowieści rodziny Drywów. Drywa jest jednym z tych, którzy zginęli 17 grudnia w Gdyni. Została żona i troje dzieci. Dziś już dorośli ludzie. W każdym razie zarówno wydarzenia, które się działy wtedy w Trójmieście, jak sama historia właśnie rodzinna. Współpracowaliśmy z rodziną i szczególnie syn, najstarsze dziecko państwa Drywów, cały czas uczestniczył w zdjęciach na planie i na końcu, to był ostatni dzień zdjęciowy, który myśmy odkładali, bo zimą był straszny śnieg w Trójmieście, a w grudniu 70 roku nie było śniegu, więc walczyliśmy z tym śniegiem i ostatni dzień zdjęciowy to był zdjęcia na cmentarzu w Gdyni, pogrzeb bohatera Brunona Drywy i właśnie jego syn pojawił się z młodą kobietą, której jeszcze nie znałem. Okazało się, że to była najmłodsza córka państwa Drywów, która po prostu nie uczestniczyła w tych wydarzeniach, po prostu była zbyt mała, żeby to wszystko jakoś tam przeżyć, nie mówiąc już się o tym, że nie widziała tego. Być może słabo pamiętała w ogóle swojego ojca. I on przyjechał z nią na cmentarz i ona oglądała nasze zdjęcia tak, jakby to była powtórka z rzeczywistości. Mówię o tym, bo to była dla mnie taka, wie pan, takie świadectwo, że chyba nam się coś udało, że po prostu nie kłamiemy, tylko opowiadamy prawdę. No i myślę, że to jest również sukces tego filmu, że widownia zobaczyła, prawda,
że oglądać rekonstruowane wydarzenia, ale że one tak mniej więcej wyglądały jak wtedy w grudniu 1970 roku. Film jest opowieścią o brutalnej pacyfikacji protestujących robotników przez oddziały milicji i wojska, do której doszło na ulicach Gdańska i Gdyni 17 grudnia 1970 roku. Historia opowiedziana przez losy jednej z rodzin, tu już wspomniany właśnie Brunon Drywy, wtedy miał 34 lata, który 17 grudnia, przypomnijmy, zginął od strzału w plecy na przystanku szybkiej kolei miejskiej Gdynia Stocznia. Paradoks polega na tym, że im więcej szczegółów poznajemy na temat tamtego czasu, tym bardziej historia ta staje się uniwersalna. O czym Pana zdaniem jest ten film w kategoriach uniwersalnych? Wie Pana, o tym, jak komunizm, bo przypominam, że co prawda nasz system nazywał się socjalizmem, ale to był tak naprawdę założenia sowieckiego komunizmu, prawda? Traktował swoich obywateli. Ja myślę, że grudzień 1970 roku był dlatego tak straszny, bo cały czas władza utrzymywała, że klasa robotnicza to jest arystokracja, prawda? To są ci ludzie, dla których w ogóle ten system został stworzony i dlatego ponosimy tak straszne różne dolegliwości, ale chodzi tu po prostu o to, żeby robotnikom żyło się dobrze. I wtedy nie po raz pierwszy, ale chyba na taką skalę okazało się, że nieprawda, że ci robotnicy w ogóle dla tej władzy nic nie znaczą, prawda? Mało, że nic nie znaczą, że w ogóle można ich zabijać bezkarnie. W naszym filmie zacytowaliśmy między innymi część wypowiedzi towarzysza Kliszki, to był człowiek numer dwa wtedy wśród rządzących, zastępca Gomułki i taki właśnie główny ideolog tamtej władzy, tamtego czasu, który w grudniu, no oczywiście na tajnym zgromadzeniu, ale zachowały się słowa tego, co ci towarzysze, ci ludzie reprezentujący ówczesną władzę mówili między sobą, powiedział, że stocznię, miał na myśli stocznię gdańską, możemy zbombardować i na to miejsce postawić coś zupełnie na nowo, a ludzie, którzy zginą, no po prostu na ich miejsce zatrudnimy następnych, nowych, prawda? Straszne słowa, po prostu pokazujące, jaki stosunek mieli rządzący do obywateli, do narodu. I myślę, że dlatego te doświadczenia grudnia 1970 roku były tak ważne w naszej historii. Ja myślę, że wtedy, znaczy po tych wydarzeniach, stało się coś, co już tylko prowadziło do obalenia tego ustroju. Na przykład 10 lat później, prawda, powstała Solidarność, znowu strajkowało Wybrzeże. Myślę, że tamten bunt był oparty o to, co się stało 10 lat wcześniej w Gdańsku, w Gdyni, w Szczecinie i w wielu innych miejscach w Polsce, prawda, tylko to, co było w miastach tych stoczniowych, było najbardziej, najlepiej poznane, prawda, najbardziej znane, no i na największą skalę. Ludzie, którzy byli świadkami tych wydarzeń, nie chcieli zapomnieć, prawda. Z grudnia 70 roku uczyniono właściwie największe tabu, coś, prawda, co mieliśmy mieć, o czym mieliśmy zapomnieć i co miało być gdzieś wymazane z historii polskiej. No a jak się coś chce tak ukryć, to nie wiem, coś jest takiego w ludziach, prawda, że ludzie się sprzeciwiają. Ja myślę, że obok kłamstwa katyńskiego
kłamstwo o grudniu właśnie na wybrzeżu stało się właśnie takim zaczynem do tego, żeby ludzie próbowali zmienić po prostu ustrój, zmienić rzeczywistość, prawda, w której żyliśmy wszyscy razem. I dlatego powstała Solidarność. Ponieważ myśmy ten film robili na terenie Gdyni, mieszkaliśmy w Gdyni i tam było gro zdjęć, więc miałem do czynienia z miejscową ludnością, tak, z gdynianinami. I wie pan, okazało się, że ta pamięć o grudniu jest tak żywa, że przeszła nawet na następne pokolenia. W tym takim do tej demonstracji, tym marszu od przystanku Stocznia Gdynia do centrum miasta brali udział wszyscy młodzi ludzie, no i myśmy takich również zaangażowali w naszej rekonstrukcji w filmie. I właśnie wydawało mi się, że ja muszę im coś tłumaczyć i nie wiem, no jak to zwykle ze statystami, prawda, Rusty zawsze mówi coś o nastroju i nie musieliśmy właściwie nic im tłumaczyć, a kiedy dziękowałem im serdecznie za, bo to kilka dni trwało podczas zdjęć, prawda, kiedy właśnie nieśli te ciało, potem byli rozpędzani przez milicję. Dziękowałem za to, co zrobili, że tak to świetnie zagrali, wystąpili i oni powiedzieli, że nie mam im za co dziękować, bo oni to zrobili za tamtych, prawda. W ich pamięci są również pewni ludzie, których oni nie znali, prawda. Wielu z nich urodziło się już grubo po tych wydarzeniach, ale ta pamięć w Gdyni i dla mieszkańców jest czymś bardzo ważnym. Pan pozostanie przychodzili ludzie zupełnie przypadkowi, którzy, prawda, którzy towarzyszyli zdjęciom na ulicy i mówili, jak to było, pamiętali, zwracali nam uwagę na różne szczegóły. Ja właściwie poza scenami dziejącymi się w Komitecie Centralnym Partii, które rzeczywiście robiliśmy tu w Warszawie, właśnie w budynku, byłym budynku Komitetu Centralnego, z udziałem aktorów warszawskich, to właściwie wszyscy aktorzy i statyści byli z Gdyni. No i tam w ogóle nie było problemu, wiąc wytłumaczeniem kontekstu, prawda, tego, co się działo, o czym opowiadamy 40 lat później, bo wszyscy chyba doskonale to wiedzieli, o czym mówimy. No oczywiście była praca na planie z aktorami, jak to zrobić najlepiej, prawda, jak to zagrać, ale historia właściwie do tej pory jest żywa. Co roku w Gdyni odbywają się taka uroczystość o 6 rano, czyli właśnie o godzinie, kiedy doszło do tej pierwszej masakry 17 grudnia. Odbywają się takie uroczystości z udziałem władz Gdyni, Gdańska. No i oczywiście ludności, która przychodzi tam pod właśnie stocznia, Gdynia Stocznia. I w 2012 roku, wie pan, jak odbywały się te uroczystości, to przedstawiciel upadającej, prawie już nieistniejącej też stoczni Gdynia sam sobie odpowiedział na pytanie, czy kiedykolwiek zostanie czy sprawcy tych zabójstw, tego mordu na wybrzeżu zostaną kiedykolwiek osądzeni. Odpowiedział po prostu, że nie,
że on już nie wierzy. Po tylu latach, prawda, 42 latach od tamtych wydarzeń, po prostu nie ma żadnej szansy. Zaraz potem zresztą był uniewinniony jeden z ostatnich żyjących, który bezpośrednio odpowiadał za to, co się wtedy wydarzyło na Wybrzeżu, czyli towarzysz Kociołek. Jedyną, on sam siebie ukarał rezygnacją z członkostwa w biurze politycznym PZPR. Właściwie innej kary chyba nie było. To, że on nawoływał ludzi do pracy, a potem do tych ludzi strzelano, tłumaczył tylko jakąś, nie wiem, jakąś pomyłką, prawda, czymś, co nie wiem, co. No nic właściwie takiego nie stało, prawda. To, że zginęli ludzie, nie wiem, czy on ma w ogóle świadomość, prawda, tego, że za coś odpowiada. No, może tak, że właśnie, że on się wtedy... No ale został uniewinniony przez sąd, tak jak inni, którzy, jak na przykład Jaruzelski, prawda, zostali zwolnieni z odpowiedzialności ze względu na zły stan zdrowia. No, nie ma winnych, prawda. No. To jest straszne, że w całej tej historii PRL-u nikt nigdy nie tak naprawdę nie odpowiedział za swoje zbrodnie. Kilku jakichś tam wysokich przedstawicieli Urzędu Bezpieczeństwa, prawda, gdzieś tam dostali jakieś symboliczne wyroki za zbrodnie tuż powojenne. I to właściwie wszystko. Najgorsze, że to się przeniosło również na III Rzeczpospolitą. I tu jakoś też ludzie, którzy za coś powinni odpowiadać, prawda, też są właśnie zwolnieni z tej odpowiedzialności. Nie ma winnych. I myślę, że to jest najstraszniejsze w tej historii. To coś bardzo deprawującego. I myślę, że z takich wiele ma takich symptomów, że właśnie, że ludzie nie czują się gospodarzami, nie czują się odpowiedzialni za to, co tu się dzieje. Jest chyba między innymi z tym związana, prawda? Ludzie widzą, że to władza jest bezkarna i właśnie to, nie wiem, trzeba się od tego wszystkiego odciąć, nie wiem, prawda, odżegnać, nie mieć z tym nic wspólnego. To bardzo taka właśnie gorzka nauka właśnie po naszej historii. To są nasze dzieje i po prostu bez uświadomienia sobie, jak przebiega, prawda, na czym polega historia, po prostu nie jesteśmy w stanie jej naprawić, prawda, zmienić tak, żebyśmy żyli naprawdę w wolnym kraju, a nie dlatego, że się mówi, że jesteśmy wolni, niezawiśli, niepodlegli. I on wielokrotnie łapie się na tym, że żyjąc właśnie podobno od wolnej III Rzeczpospolitej, wiele razy mam takie wrażenie, nie wiem, może niesłuszne, ale jakiegoś déjà vu, wie pan, powtórki z historii, z innych zupełnie czasów, lat. Nie wiem, udział w wyborach, które no, widać gołym okiem, że nie są sprawiedliwe, tak? Że znowu dochodzi do jakichś takich, no po prostu zafałszowań, co dużo mówić, prawda? Żadne wybory w okresie PRL-u nie były prawdziwe i polegały wyłącznie na fałszu, prawda? Ludzie brali w nich udział tylko dlatego, że tak kazano, prawda? Że obawiali się, że jak nie pójdą zagłosować, to będą szykanowani, prawda, spotkają jakieś tam represje, no więc chodzili, prawda, ale nikt nie miał żadnej wątpliwości, że głosują, ale to nieistotne, prawda. Istotą sprawy jest policzenie tych głosów tak, jak tego oczekuje władza.
Ci, którzy nie znają tamtych czasów, powinni o tym wiedzieć, prawda? Żeby sobie zdać sprawę, dlaczego takie są podejrzenia dzisiaj, no, żeby tego nie było, żeby nie stać się takim właśnie bezwolnymi ludźmi, z którymi można, władza może zrobić co chce. Ja myślę, że to jest niezwykle istotna sprawa, żeby znać własną historię. A szczególnie my teraz, żyjący cały czas w czymś, co się dopiero przeobraża, co się kształtuje. No, myślę, że grudzień 70 roku powinien być dla nas wszystkich ostrzeżeniem, prawda? Czym może być władza, która za nic nie odpowiada, prawda, i która uważa, że tylko ona ma rację, która się nie liczy z wolą tych, którymi rządzą, prawda, z wolą narodu. A cały czas chyba to jest tak nie do końca jasne i dla tych, którzy z nami rządzą, i dla tych, którzy są rządzeni, prawda, którzy są. No, dla narodu. Myślę, że dlatego ta nauka w historii jest taka istotna. Przede wszystkim chciałem powitać wszystkich tych, którzy przyszli na tą projekcję Czarnego Czwartku. Niestety nie mogę w niej również wziąć udziału, bo jestem w tej chwili bardzo zajęty przy swoim następnym filmie o Smoleńsku, o tragedii smoleńskiej, która się wydarzyła z kolei 10 kwietnia 2010 roku. Bardzo Państwa przepraszam, że nie jestem z Wami. Bardzo nam zależało, żeby ten film o Czarnych Czwartek, o tragedii grudnia 1970 roku opowiedział o tych wydarzeniach najprawdziwiej, jak tylko potrafiliśmy. I mam nadzieję, że ten film może być pokazany w kościele, ponieważ opowiada o ludziach, którzy bardzo wierzyli, którzy nawet chowając w tak nieludzkich warunkach swoich bliskich dbali o to, żeby zostali pochowani godnie. Oby ten film przydał się Państwu w Waszym życiu. Szczęść Boże.